Witam Was w kolejnym odcinku z poradnika Smite. Dziś sobie omówimy Xibelanque, majańskie ukryte słońce Jaguara. Jest to Hunter, czyli łowca. Bardzo mocna postać w late game, czyli gdy już mamy zbudowane, można powiedzieć, wszystkie itemy i, że tak powiem, mamy już rozwiniętą ją praktycznie na maksa. Wtedy ta postać naprawdę ma potencjał. Mocno bije, jest nie do zatrzymania. Ma ucieczkę, że tak bym powiedział, czyli jego trójka daszuje w odpowiednim, że tak powiem, kierunku. Plus dodatkowo ma immunę CC, czyli jest niewrażliwy na ulta, przykładowo Aresa i tym podobnych, czyli ma ucieczkę przed właśnie takim ultem od Aresa, czyli bardzo fajna rzecz. Ma trutkę, która zatruwa tutaj na przeciwników, zadaje damage, plus zatruwa przeciwników, którym zaraz sobie tutaj tego skilla omówimy. Jedynka bufuje, trójka ucieka, no i ult, że tak powiem, jest, że tak powiem, na cały świat go rzucamy. Wszyscy nasi przeciwnicy dostają stuna na, że tak powiem, 1,5 sekundy, ale to zaraz omówimy sobie po kolei. Zacznijmy może od pasywki, bo pasywka jest bardzo mocna na naszej Blankue. Ponieważ tutaj mamy właśnie, tutaj widzimy coś takiego, takich 6, można powiedzieć, staków możemy zdobyć. Tutaj już sobie staka dostajemy za zabicie przeciwnika, tak? Czyli zwiększa nam się, gdy zabijemy przeciwnika, zwiększa nam się plus 5 do siły fizycznej na kumulację. Czyli za każdego zabitego przeciwnika wskakuje nam tu kill, czyli dokładnie tutaj sobie przeczytamy pasywka. Głucha noc. Za każdego zabitego wrogiego boga Xibelanque zyskuje stałe zwiększenie siły fizycznej, czyli 5 za killa. Czyli za zabitego boga dostajemy plus 5 do siły naszej fizycznej, czyli możemy maksymalnie zdobyć plus dodatkowo 30, tak? Czyli tak, podchodzimy do takiego ra, odpalamy, bo leży, tak? Mamy już drugi stack, mamy dwa stacki, czyli już to już mamy 10. Double kill. Triple kill, mamy już 4, czyli tutaj nam powinna się ta siła fizyczna wzrastać. I znowu nam wzrosło, widzicie tutaj, siła fizyczna. I ostatni stack. Pentakill. I wzrosło na to. Mamy maksymalną tą pasywkę właśnie tutaj. Świeci nam się to na maksa. Nawet gdy zginiemy, tego nie tracimy. To już jest jako nasza pasywka. Mamy, widzicie, od razu więcej bije. Już po 700 ponad. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na bicie się z przeciwnikiem. Dobra. To by była pasywka. Bardzo fajna, mocna pasywka na Xibelanque. Teraz tak. Jedynka Xibelanque. Co to jest? Rozdzielne bola. Czyli rzucamy tym swoim bola. Bola to jest to, co akurat Xibelanque trzymie właśnie w ręce. Czyli to można powiedzieć takie kamienie przymocowane do jakiegoś sznurka i tym po prostu rzucamy. I teraz tak, gdy Xibelanque włącza tą umiejętność, czy tę umiejętność, jego podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia. Gdy bolas trafi w cel, rozdziela się na dwa, które uderzają we wrogów w odległości do 30 jednostek za celem, zadając 30% obrażeń. Nie pojawiają się efekty uderzenia. Kolejne naciśnięcie umiejętności wyłączają, czyli możemy sobie tak spamować, tak? Jakiś czas sobie to możemy wyłączać. Teraz mamy to aktywowane, bo to się świeci, tak? Teraz wyłączone mamy, tak? I znowu załączamy. Czyli obrażenia dodatkowe mamy 10. O kurde, coś mi zbugowało. Tutaj go nie wykorzystamy, ponieważ tu nie widzimy drugiego przeciwnika. Musielibyśmy to na minionach użyć. Palam. Widzicie? To się rozdziela na takie dwa, no właśnie dwa takie właśnie te, jak się to nazywa, jak to nazwali? Bola, na dwa takie bola i to leci po prostu jeden i drugi kierunek, uwaga.
to się po prostu odbija, można powiedzieć. I to tam było widać właśnie, leci to na dwa boki. Można powiedzieć, że to jest taki dodatkowy buff. Dodaje nam to damage i możemy szybciej sklirować linię. Jedni to maksują, ja przeważnie maksuję, że tak bym powiedział, dwójkę i trójkę, bo trójka jest naprawdę mocna. I dwójka. Dwójka jest naprawdę mocna, przejdźmy właśnie do tej dwójki. Zatrute strzałki, Shibalankue wystrzeliwuje 10 strzałek w stożku przed siebie, czyli jak używamy tego skilla, mamy 10 takich trutek. Właśnie i one lecą do przodu, tak? I zatruwają przeciwników, zadając im damage. Czyli tak, w stożku, zadając obrażenia w nich. Wróg może zostać trafiony 3 strzałkami, w których 2 zadają 30% obrażeń. Trafieni wrogowie zostają spowolnieni i otruci. Otrzymują dodatkowe obrażenia co pół sekundy. Czyli tak, obrażenia od strzałek to mamy w zależności od levelu skilla, czyli tam maksymalnie 90 mamy. Plus obrażenia od trucizny mamy też do 30. Spowolnić możemy przeciwnika nawet do 20%. Czas trwania trucizny to mamy 3 sekundy, czyli co pół sekundy trutka zadaje, powiedzmy 30, czyli to mamy, ile to mamy? 180 gdzieś damage'u, tak? No dodatkowego. Tutaj akurat później nam coś się zwiększa ta trutka w zależności od itemów, tak? Czym więcej mamy itemów pod damage, to wtedy nam się ta trutka jeszcze dodatkowy damage zadaje. Właśnie widzę, już teraz po 50 bije. Czyli to jest fajny item. I teraz co najśmieszniejsze, to była dwójka. Teraz przejdźmy od razu do trójki, bo można to kombić. Dwójkę z trójką można kombić. Czyli tak, wstający jaguar Shibalankue pędzi naprzód, po czym wyskakuje w górę, w powietrzu wystrzeliwuje strzałki w pobliskich wrogów, zadając obrażenia wszystkim na obszarze. Każdy z wrogów otruty przez Shibalankue otrzymuje dodatkowe obrażenia. Czyli gdy ma na sobie trójkę i użyjemy to, to jeszcze dodatkowy damage dostaje, tak? Czyli tu mamy to razem kombi. Czyli można powiedzieć, maksujemy dwójkę i trójkę na takiej zasadzie i teraz tak, najpierw używamy właśnie tej dwójki, żeby zatruć przeciwnika i wtedy on jeszcze dodatkowy damage dostaje przeciwnik, gdy używamy tego. Dodatkowe obrażenie od trucizny to mamy 20% dodatkowego obrażenia, czyli dodatkowe obrażenia jeszcze dodaje, gdy dashujemy, gdy wcześniej użyjemy trutki, czyli fajne, że tak powiem, kombo, dwójka z trójką. Najpierw dwójkę, później trójkę rzucamy i on wtedy dostaje obrażenie. No i teraz przejdźmy do ostatniego skilla, do ultimate'a. Najciemniejsza z nocy, czyli Shibalankue ukrywa wrogów z ciemnością na 3 sekundy. W tym czasie zasięg podstawowych ataków oraz szybkość ruchu są zwiększone. Czyli dostajemy buffa na szybkość ruchu. Czyli teraz, gdy gonimy kogoś, to po prostu odpalamy ulta i szybciej wtedy poruszamy się, gdy chcemy dogonić przeciwnika na takiej zasadzie. Pod koniec panowania ciemności każdy z wrogich bogów, którzy próbują się poruszyć, zostaną ogłuszeni. Czyli na zasadzie działa ten ult, gdy ktoś nam ucieka właśnie, tego ulta odpalamy. Gdy on ucieka, wtedy on dostaje dodatkowo stuna, tak? To też mam. Szybkość ruchu zwiększona nawet do 60% na maksymalnym, że tak powiem, levelu. Zwiększony zasięg ataków mamy nawet podstawowych do 40 stóp, czyli dodatkowy zasięg mamy właśnie ataków. Plus ogłuszenie 1,5 sekundy. Naprawdę mocny ultimate obszarowy na całą, można powiedzieć, mapę. Czyli jak ktoś będzie gdzieś, nie wiadomo, hen gdzieś na drugim końcu mapy, gdy my to odpalimy. Właśnie wam to pokażę teraz. On dostaje stuna. Dostał stuna. Na te 1,5 sekundy. W takiej zasadzie działa ten ultimate. Czyli naprawdę mocny ultimate.
że sobie raz zabijemy, żeby mieć maksymalnie staki. Gdy stakujemy to, to wiadomo, mamy więcej. Teraz patrzcie na to. Po prostu nie ma szans, po prostu taki mak, jeśli ten ADC podejdzie w late game. Mamy maksymalny damage, teraz sprawdźmy po ile bije. O, ładnie. Już kryty po 800 wchodzą, jak nam wejdzie. Dobra, przejdźmy teraz na krótki meczek. Dzisiaj sobie zagramy jakiegoś Conquesta. Chciałbym dłużej pograć, bo zrobimy jakiegoś fajnego builda. Gdzie to jest? Ale nagramy sobie na boty podbój. Podbój to chyba jest to, co chcemy zagrać. Gdzie jest ten Shibalankwe? Tu jest, no. On ma dużo skinów, to jest podstawowa wersja, recolor. Jest to takie bardziej fajne, już taki ninja jakiś. Dużo piłkarzy było akurat na mistrzostwach tam świata, czy tam Europy dawali. Tutaj za 2015 ligę dawali coś takiego. O, znalazłem to Diamond. Dobra, mamy. Dobra, insta lock. Weźmiemy sobie jakiegoś fajnego Shibalanku, nie wiem. Tego ninja sobie weźmiemy. Będziemy ninją grali, ninja. Shibalankę! Można z takimi butami jeszcze rzucać, ale... Wolę sobie tym ninjom zagrać. Fajna jest ten ninja. Zagramy na te boty, bo chcę tylko pokazać build, jak ta postać po prostu działa, tak? Nagrywam to w niedzielę, ten poradnik prawdopodobnie jutro to wrzucę, czyli w poniedziałek. Żeby też jutro... Co mieliście pooglądać. O, też tam dziesiątkę na tym Shibalu, nie jestem jakimś dobrym ADC. Wolę wszystkimi postaciami grać oprócz ADC, czyli... Oprócz hunterów, jakoś nie umie trafiać tymi hunterami. Naprawdę, gdy się już dobry przeciwnik trafi, to ciężko mi jest trafiać. Ja już wolę jakichś, nie wiem, asasinów czy magów, co ze skilli wolą. Dobra. Co na start kupujemy? Gdy gramy, nie wiem, tam Conquesta, to kupujemy po prostu, gdzie jest to? Żniwo śmierci, bo to nam daje siłę fizyczne, zdrowie. I za każde trafienie podstawowe przywracamy sobie 6 punktów zdrowia i 2 punkty many. Czyli bardzo mocny i bierzemy to. Jeden potek przykładowo, nie wiem. Bierzemy sobie na manę i kupujemy sobie oczyszczenie na przeciwników. I idziemy do przodu. Powinniśmy iść tutaj właśnie na tą prawą stronę. Tutaj. Znaczy, sorry, na lewą. Kierunki mi się popieprzyły. Na tą dłuższą linię, bo tu jest linia duo, tak? Gdzie ja powinienem iść przykładowo z tym akurat Ymirem. I powinienem czyścić przykładowo ten tylny kamp, a mag plus supportem powinien to robić. Powinienem stanąć jak najbliżej i oni też. Wtedy razem sobie po prostu zgarniemy tego expa. Ale to się robi przykładowo na jakimś tam wyższym poziomie, bo na razie gramy na boty. Widzicie, Maxe poszedł tam, tu jest ADC, więc nie będziemy się tym przejmowali. Grałem na dwa hogi, śmiesznie będzie przynajmniej. Pan pszczółka. Kolejne gromy na boty, więc nie ma co się tutaj... I znowu rzucamy sobie trutkę. Nie da, że zadaje damage, to jeszcze dodatkową trutkę zadaje. Niech ten Ymir teraz przytankuje. Dobra, mamy zrobione, mamy drugi level, nice. Ymir.
już nie żyje. No przeżył. Ja prawie zginąłem. Powinniśmy się wylajstylować. Mamy już jednego staka. Jesteśmy do przodu. Teraz powinniśmy zrobić coś takiego, bo zatruwać ten minionki. W takiej zasadzie. Teraz tak, bierzemy sobie potkę. Tu musimy nazbierać, że tak powiem, pieniążków, aż będziemy mieli maksymalnie item ten, tak? Czyli potrzebujemy 1950 golda. Czy to mniej teraz, bo to będziemy potrzebowali. O, 1950 golda. Nieważne. Puszujemy sobie dalej. Mam dwa levele przewagi nad nim. Najpierw sobie miniony spuszczę, bo miniony wygrywają w early grę. Uważaj, co mnie miniony nie zabiją. Ładnie. Muszę pamiętać, żeby jak najszybciej nastakować sobie pasywkę. Musimy sobie już tu obijać. Gdy trafiam, widzicie, regeneruje mi się mana, plus żyć tylko troszeczkę. Odpalamy kosiarkę, żeby szybciej to spuszować. Sobie uciekam. Ile? Your team has destroyed a middle enemy tower. Bił mnie, mogę zginąć. Chyba szybko wygrałem, widzę. Niedobrze, bo chciałem trochę dłużej pokazać, co nieco. Może jak rozwalę tego towera, to więcej hajsu dostanę. Odbiję tego towera. Przeżyłem. Wszystko calculated. Chyba zginę. Nie chcę zginąć już. Przeżyłem. Albo jeszcze zostanę. Dajesz, bo... To ta warda postawi. Dobra, się trochę i będę miał. Stać mnie teraz na to. I teraz będziemy się pomału już bawić. Gdy to kupimy, użyjemy ulta, żeby tam na prawej ta miała jakoś tutaj fajnie. Zestunujemy ich, żeby przeżyła. A Fenek się wbija, tam będzie zabijał, niestety. No niestety. Zbyt szybko to skończymy. Przykładowo, my mamy cały team, a przeciwnicy to są boty niestety. Powinienem dwójkę później maksować, ale ja wolę. Cieczę za towera, dostanę jakiś dodatkowy hajs. Impressive killing spree.
Unstoppable as the morning sun. Jak tam go nie trafiło? Dziwne. Dziwne. Na razie tutaj potencjału nie mamy, bo... Idziemy na mida zabić. Spróbujemy trutkę rzucić i go zabić po prostu. No i ładnie. Puszujemy dalej, żeby sobie nastakować. Już mamy 4 pasywki nastakowane. Jest ładnie, mamy już prawie full stacki. Idziemy sobie tutaj. Idę do bazy, kupimy sobie buty. Buty sobie weźmiemy pod attack speed. I do tego sobie już weźmiemy pierwszy item z tego. Do tego weźmiemy sobie aktywkę. Drugie purification. I idziemy sobie na reda po prostu. Możemy już zacząć tutaj robić tego chyba. Golda mi się wydaje. Ymir tam niestety samich pozabija. Już mamy attack speed, jak właśnie widzicie. Nawalam już ostro. Idę tam pomóc tam. Dobra, zrobili. No nie ucieknie. Dobra, mam to zrobione, tego towera nie będę robił. Ten AMC to chcę zbyt szybko skończyć, a my tego nie chcemy. Ja bym wolał jeszcze się pobawić tu trochę. Dobra, tego ekspa zgarnąć. Będę tą nightkę zabić i tych dwóch zabiję i będę miał dużo hajsu za nich. Prosto. Bo to powiedzieć, to jest taka bardziej zabawa. Gdzie oni są? Gdzie oni się pochowali, moi koledzy? Tu już są, tak? Już tutaj się schowali, będą się łączyli tutaj na środku. Co robimy? Podchodzimy do nich i robimy trutkę. Po prostu przytulamy się do przeciwnika, żeby ich pozabijać, tak? W takiej zasadzie działa ta postać. Mamy to, kolejny item kupujemy. Godlike. Teraz mam zawsze dylemat, kupić Quincy czy kupić Exe. Kupimy sobie Quincy, tak poczekamy sobie w bazie tam, żeby mieć te 700 golda. Dobra, mam. Żeby mieć dodatkowy attack speed. Na tym ADC mógłbym sprinta wziąć, bo gramy na boty, ale ja kupiłem takie itemy po prostu, które... Ten pierwszy item jest kupiony po to, ten właśnie, żeby... O, idę sobie tam zabić ich. Żeby mieć więcej many, tak, bo za każdego staka tam dostajemy 15 many za akumulację, czyli to jest bardzo dużo. I teraz co robimy? Odpalamy ulta. No
Odpaliłem po prostu tego ulta i padali po prostu. Zostawię te lewo. Nie chcę tego pushować, bo za szybko to skończymy. Wszędzie sobie robię staki. Idziemy sobie tu. Farmić po prostu będziemy. Weźmiemy sobie speeda, będziemy szybciej się poruszać. O, i teraz próbujemy ich wszystkich zabić. Szybko i na temat, odpalamy trutki, oni po prostu giną, tak? Czekaj, zostawimy. Wariat się wbił i zabił. Tu się wylać tylejemy dzięki temu. Zabijamy ich po prostu. No i właśnie kawa już się zrobiła. Zrobiłem sobie jeszcze tą kali. Została stunaby. A niestety za szybko tutaj żeśmy ten mecz skończyli. Pokażę jeszcze jakie itemy do tego bym kupił. Niestety trafił nam się jakiś ogarnięty team. Za szybko żeśmy skończyli. Chyba, gdy będę miał czas, będę musiał po prostu grać, czy tak powiem, na jakichś normalnych graczy. Akurat teraz dzisiaj nie mam czasu, no ale następnym razem myślę, będę miał czas, więc będziemy grali sobie na jakichś normalnych graczy. I teraz tak, co bym kupił dalej, tak? Shibalankwe. Tu jest i sobie zrobimy tego. Czyli tak, na start ten item mieliśmy. Drugie, żeśmy sobie zbudowali transa, czyli transcendence, czyli to, co nam wzrasta mana plus damage. Do tego kupujemy buty pod atak speeda, do tego kupujemy lifesteala, czyli Asi najlepiej. Kolejny item są Quincy lub Exe, w zależności. To nam daje większy atak speed, to nam dodatkowe przebicie daje. Kupimy sobie Exe, bo Exe będzie bardziej korzystniejsze, bo pójdziemy w kryty. Później sobie kupimy to, bo to jest tańsze. I na sam koniec, jak już będziemy chcieli skończyć builda, kupujemy Ostrze Śmierci. To sprzedajemy, ten pierwszy item. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć itemów. To później sprzedajemy i kupujemy jako ostatni to Ostrze Śmierci. Czyli to mamy taki początek, mamy... Pierwsze dwa itemy są, że tak powiem, no, że tak powiem, ten item jest drogi, później to tanio nam wychodzi, to tanio nam wychodzi, tanio, drożej, to jest najdroższe, czyli zawsze tak bierzemy od itemu, który jest do stakowania, czyli go jak najszybciej musimy go nastakować, żeby mieć tą manę, żeby jak najszybciej tego late game'a dostać. Później kupujemy buty, które dają nam mobilność, Asi, które daje nam lifesteala plus attack speed, bo to daje nam plus dodatkowo penetrację. Tak samo tutaj mamy właśnie dodatkowy Executor, czyli daje nam siłę fizyczną, szybkości, dużo nam daje, bo 25%. I pasywka fajne. Ataki podstawowe zmniejszają ochronę fizyczną celu o 12% przez 3 sekundy, czyli fajna pasywka. Później mamy Windemona, co nam daje siłę fizyczną, szanse na trafienia krytyczne. Plus pasywka trafienia krytyczne zwiększają swoją szybkość ataku i ruchu o 20% na 5 sekund, czyli bardzo fajna pasywka. No i Deathbringer, który daje nam siłę fizyczną, szansę na trafienie krytyczne plus 20%, plus obrażenia przy trafieniu krytycznym rosną o 40%, czyli naprawdę takiego buffa dostają nam nasze kryty, że ho ho. Czyli tak by to wyglądało, jeśli chodzi o builda. Można zmienić troszeczkę tego builda, można więcej attack speedu zrobić, wtedy on szybciej jeszcze nakapia. Można przykładowo, nie wiem, zmienić sobie item jedne kryty, dokupując sobie, nie wiem, Quincy do tego, żeby mieć zwiększone, na przykład tego sprzedajemy, kupujemy sobie do tego Quincy,
czyli ten item, który zwiększa nam szybkość ataku, plus dodatkowe przebicie na tanków i przeciwników, tak bym powiedział. Taki lub taki build jest dobry. Shibalanque bardzo mocna postać late game'owa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą postać, o Shibalanque'ego. Mam nadzieję, że się poradnik podobał, że coś więcej na temat tej postaci wiecie. Jeśli o czymś zapomniałem powiedzieć, to napiszcie w komentarzach. Jak się podobało, to zostawcie tą łapkę. No i do następnego poradnika. Trzymcie się, pa pa, hej.